Czy poza profesorem Godlewskim, z jakimiś archeologami polskimi pani współpracowała bliżej? Współpracowałam blisko z osobą, która dzisiaj nie żyje, mianowicie z Hanną Szymańską z Muzeum Archeologicznym i Krzysztofem Babrajem. Towarzyszem jej życia. Mianowicie to oni mnie zaprosili, jak jeden ze sekretarzy stacji powiedział złośliwie, że dowiedziałam się, że powiedział złośliwie, że oni zaprosili mnie, żebym ja przeczytała wszystko, co trzeba, a oni nie będą musieli tego czekać. A tak jak mi to powtórzono, to ja powiedziałam, ależ oczywiście, jasne, a niby dlaczego tak nie ma być? Tak, dlaczego wszyscy mają czytać wszystko? Dlaczego nie mamy zrobić tego rodzaju sytuacji? Rzeczywiście byłam im potrzebna po to, żeby nazwać to miejsce, żeby jak gdyby zorientować się, co oni mają. Dostali znakomite stanowisko, naprawdę ogromnie interesujące. Na brzegu takiego wewnętrznego, tak naprawdę genetycznie to laguny, ale jeziora wewnętrznego tuż przy Aleksandrii Marei. Tam byłam. Tak. A potem jeszcze poprosił mnie ówczesny dyrektor muzeum, dyrektor Instytutu Archeologii Tomasz Mikocki, o to, żebym wzięła udział w programie, który zająłby się badaniem bazylik na terenie Ptolemais w Cyrenajce, w której oni zaczęli kopać i której mieli, było ogromnie interesujące. I to było bardzo, ale to bardzo interesujące, bo to były wykopaliska już natury nowoczesnej ze zastosowaniem możliwych szykan technicznych z badaniami one są geologicznymi, tak jednocześnie robiliśmy zdjęcia najrozmaitsze z góry, zajmowałam się bieganiem za latawcem. Na latawcu wisiała kamera, która robiła zdjęcia, i nasz fotograf potrafił dorobić do niej coś, co powodowało, że ona nie robiła zdjęcia bezmyślnie, tylko że było widać na małym ekraniku, który miał na brzuchu, co ta kamera widzi, i wobec tego on jak gdyby nią kierował. Ale moment podstawowy polegał na był taki, tak najpierw, żeby ona była łaskawa polecić do góry, żeby latawiec poleciał do góry, a potem, żeby ten latawiec spadł tak, żeby jednak kamerę nie uszkodził, więc lataliśmy zawsze za gromadka osób do latania za latawcem. Do złapania szczęśliwie. Czy jeszcze jakieś zabawne wydarzenia poza lataniem za latawcem, pani profesor, utkwiły w pamięci z pobytów archeologicznych? Nie, no, ja zawsze starałam się być w czasie wykopalisk. Pożytek ze mną, podstawowy pożytek polegał na mojej głowie. Na wykopaliskach w Aleksandrii, na pierwszym sezonie, pokręciły się moje dokumenty, naprawdę jest dwuczłonowe nazwisko dla służb bezpieczeństwa. Było rzeczą skomplikowaną. I ponad 10 dni trwało, zanim wykopaliska już trwały, ale ja nie mogłam się na nich pokazać, ponieważ na wykopie mogą być tylko osoby, które mają zgodę policji na pobyt w nich. Nie? I to jest zupełnie zrozumiałe ze względu na ewentualność kradzieży. Ja pamiętam, że ja spędziłam mnóstwo dni w koszmarnym upale, to był sierpień i Aleksandria nie jest najlepszym miejscem na świecie. Gorąco jest w sierpniu. Siedziałam i czytałam książki w bibliotece namiętnie, po czym opowiadałam im wszystko, co w tych książkach. W tych książkach było i książkę znalazłam, ale w końcu też
uczestniczyłem i robiłem wszystko jak leci. Raz w swoim życiu zdarzyło mi się, że zupełnym przypadkiem pojechałam na wykopaliska polskie na brzegu Delty, w czubku Delty dokładniej biorąc, nie na brzegu, tylko w czubku Delty, w Atrib, akurat w momencie, w którym do Atrib przyjechała z wycieczką ekipa szwajcarska kopiąca takie stanowisko monastyczne, bardzo efektowne, najbardziej efektowne, jakie można sobie wyobrazić w Kenii. I przyjechała taka terenówka i trochę Szwajcarów w nich było. I ja byłam na tyle bezczelna i również to trochę absolutnie wynikało to z mojego poczucia rozpaczy. Ja wiedziałam, że ja nigdy w życiu nie dotrę do tego miejsca. Ono leżało w sposób bardzo skomplikowany. Potem raz pojechałam z Godlewskim, który próbował je odnaleźć i późnym wieczorem żeśmy przyjechali, ponieważ on mimo znajomości arabskiego i pytania się nie był w stanie tam dojechać. I oni mnie zabrali ze sobą. Uprosiłem kierownika, żeby mnie przyjął. Tak. I kiedy znalazłam się na miejscu, kiedy wysiedliśmy z terenówki tak, i poszli na kolację, to wyszła pani, która mnie znała, archeolog, która to nie znała, bo ona przyjechała kiedyś do Warszawy i poznała mnie przy tej okazji. I powiedziała, świetnie, ty mi pomożesz. I ja zostałam przez tydzień. I zajmowałam niezmiernie fachową czynnością. Mianowicie trzymałam jej nylony, na których ona kopiowała malowidła. I byłam absolutnie szczęśliwa. Poznałam bardzo dobrze Kelię. Spałam na podłodze. Nie, no naprawdę absolutnie nie szkodzi gdzieś tak w kącie na śpiworze, który mi rozłożono w tych polowych warunkach i było wszystko absolutnie pięknie. Wykopaliska mają to do siebie. Człowiek jest trochę jak Indiana Jones. Tak moi koledzy, tak, arabscy inżynierowie przychodzili codziennie czciuteńko ubrani i umyci, a moi koledzy tak różnie, było z tym myciem, czesaniem, koszulami, innymi rzeczami, oznaczali się raczej źle. A ja jeszcze chcę wyjść z pytaniem jednym, bo widzę, że pani profesor dla wykopalisk, dla papirusów jest w stanie zrobić wszystko, bo ta determinacja jest bardzo duża. Bo chyba najtrudniejsze na wykopaliskach, z tego co usłyszałem na temat trybu życia od samej pani profesor, chyba były te poranki, kiedy trzeba było na wykopaliskach już o 6 chyba być rano, prawda? O tak, jak najbardziej, jeszcze wcześniej nawet. W Kelii oni rzeczywiście zaczynali o 6 rano. Na Klun byliśmy dość daleko od siedzib ludzkich, a jednocześnie nie mogliśmy zrobić tego, co zrobiono w Kelii. Mianowicie oni mieli robotników i oni co więcej mieli robotników z Górnego Egiptu. Oni wzięli gdzieś tam spod Luksoru robotników już przygotowany, że tak powiem, i zrobili im obóz, a mieli na to pieniądze. A myśmy tych pieniędzy nie mieli. Tak, i robotnicy przychodzili z oazy i wobec tego zaczęliśmy o ósmej rano wykopaliska, bo wcześniej robotnicy by do nas nie dotarli, ale w ogóle o świcie, że tak powiem, człowiek zaczynał być. Powróćmy może na moment z Egiptu do Warszawy i troszeczkę się cofnijmy w czasie. Po studiach magisterskich pani profesor od razu zaczęła pracę w uniwersytecie? Czy nie, przez rok pracowałam w szkole. I później pojawiła się... Że tak powiem, zrozumiałam, że mnie się wydawało, że... Bo nienawidziłam uniwersytetu i do dnia dzisiejszego nie kocham tej instytucji. I ta odległość ludzi młodych ludziom starym dawała mi często bardzo nie. A moja ocena była bardzo twarda. No, ludzi, którzy byli naokoło mnie. Dzisiaj jestem troszkę łagodniejsza. A jak wyglądały pierwsze kontakty ze studentami? Żmela. Ja miałam wtedy rok nauki, więcej niż rok w szkole. I w ogóle jestem osobą stworzoną do tego.
Żadnych trudności nie miałem. A czy zmieniał się stosunek do studentów na przestrzeni lat? Czy myśli pani, że zachowała ciągle to samo, takie pełne życzliwości spojrzenie na młodych ludzi? Ja zaczynałam pracę w latach, w których studentowi nie wolno było powtórzyć pierwszego roku. I realnie, tak, czyli jeśli mu nie zaliczałam ćwiczeń albo egzamin, on wylatywał. A jeśli był mężczyzną, to rzecz miała dla niego ciężkie. Tak, oczywiście, jak każdy człowiek, który zaczyna, byłam twardsza niż, ale miałam tutaj ogromną pomoc Bieżuńskiej Małowi, która prowadziła działalność dydaktyczną w sposób absolutnie idealny. Wszystkiego tego, co umiem, nauczyłam się od niej. I właśnie, była pani surowym wykładowcą? Słucham? Czy była pani surowym wykładowcą? Znaczy, srogim egzaminatorem wykładowca opowiada. Myślę, że byłam dobrym wykładowcą, że potrafiłam wykładać dobrze. Mój dziadek był też profesorem w założycie pierwszej politechnicznej szkoły w Warszawie. Gdyby wzrosłam obok mojej matki, pewno również psychologicznie byłam do tego zawodu przygotowana. I ja natychmiast w to weszłam. I myślę, że nie no, pewnie teoretycznie rzecz biorąc, byłam dosyć surowa, ale ja byłam surowa do ostatnich egzaminów, które prowadziłem. Tylko tyle, że ja potrafiłam wymyślić, będąc już ucząc w Instytucie Archeologii i mając do czynienia ze studentami pierwszego roku, tylko drugiego albo trzeciego, potrafiłem wymyślić taką procedurę egzaminacyjną, która im umożliwiała zdawanie w terminach, jakich oni chcieli, z ogromnym marginesem swobody w zakresie doboru lektur. Jak gdyby to było inaczej, to nie była szkółka, to był uniwersytet. I co więcej, w ogóle nie stawiałam ocen niedostatecznych, po prostu. Nie wpisywałam ocen do indeksu, koniec i kropka, byłam gotowa egzaminy powtarzać. Innymi słowy, już nauczyłam się, nauczyłam się zresztą też i szefowa mnie nauczyła. Wierzmińska zrobiła w ten sposób, zupełnie nadzwyczajne, że kazała nam być swoim asystentom, towarzyszyć, a potem kazała nam stawiać pytania, a ona siedziała obok. Tak, że najpierw jak ona egzaminowała, to na papierku kazała nam napisać, co my byśmy postawili i dlaczego, tak. A potem cała procedura była odwrócona. I tą metodą wychodziliśmy ze szkoły, to była szkoła, no, po prostu wychodziliśmy ze szkoły z pewnymi wymaganiami, pewną techniką. Chciałbym teraz porozmawiać przez moment na temat działalności popularyzatorskiej nauki, którą pani profesor uprawia w zasadzie od samego początku. Tutaj po pierwsze pojawia się takie hasło jak czasopismo historyczne Mówił Wieki, na którym, który przez wiele lat pani współredagowała, a na którym się wychowało pokolenia polskich historyków i to nie tylko historyków starożytności. Jak narodził się pomysł tego czasopisma i jak wyglądało wdrożenie go? Narodził się po 1956 roku i był częścią, był przekonaniem, wynik z przekonania środowiska, no powiedzmy, październikowego, że jest to, że istnieje niezbędna potrzeba miesięcznika, który byłby popularyzatorski i który nie byłby naznaczony przez partię. Były problemy z partii, ze strony partyjnej? Nie takie wielkie. Nie takie wielkie. Nie, mniejsze niż można. Po latach mieliśmy kompleksy, że cenzura za rzadko nas trapi. Nie, bo to był jak gdyby...
staraliśmy się pracować dosyć rzetelnie. O tak. Ale moim zdaniem mogliśmy więcej, ale być może to złośliwość. Nie ze strony starożytnika oczywiście. Rozumiem. A napisała także pani całkiem sporą ilość podręczników szkolnych. Skąd ta przygoda dydaktyczna oraz co jest trudniejsze, napisanie dobrego tekstu naukowego czy dobrego podręcznika szkolnego? Dobrego podręcznika szkolnego oczywiście jest o wiele trudniejsze. Potwornie trudne było napisanie podręcznika do 5 klasy szkoły podstawowej. Dlatego, że... bo ja wiem, tak, pisząc o Sparcie, ja muszę napisać coś, co będzie zgodne z prawdą. Ale Sparta się zmieniała. Tak, w podręczniku uniwersyteckim ja opisywałam różne etapy. Mówiąc, to wiem, a tego nie wiem, a tutaj... He can't know. Musi być to jakoś napisane. I wobec tego zdania, które wyglądają dość oczywiście, i są zdaniami, które mi bardzo wiele kosztowały. I bardzo wiele kosztuje autora pod warunkiem, że nie jest osobą, bo bezmyślną, przemyślenie tego, co on wybierze jako powiedzmy oceny, fakty, historyjki do opowiedzenia. A jak się udawało pani profesor poskromić tą pasję polemiczną przy pisaniu podręczników szkolnych? Nie, ale żadnych kłopotów nie miałam z tym. Dobrze, ja po prostu naprawdę dobrze wiedziałam, co to jest szkoła. Kiedy pisałam podręcznik do 5 klasy, mój syn był w 5 klasie. To miało istotne znaczenie, bo ja wiedziałam, co młody człowiek w 5 klasie może. Kiedy zrobiłam absolutną rewolucję, polegającą na tym, że wprowadziłam daty do podręcznika, a upierano się, że to nie można, że dzieci tego nie strawią, to ja wiedziałam, że pani, która uczyła mego syna historii, która była studentką uniwersytetu, przyszła do klasy i nauczyła jej w ciągu jednej godziny tej wielkiej sztuki. Jak daty. Jakie momenty w swojej karierze naukowej pani profesor wspomina najlepiej i najgorzej? Wszystkie wspominam. A, nie wspominam. Nie mam zwyczaju się wspominania. Tak. Jestem osobą, która jest zadowolona ze swojego życia, z wybranej drogi. Napisałam to w jakimś takiej ankiecie, którą wymagano ode mnie, że ja aprobuję to, co zrobiłam. Pewnie bym robiła różne rzeczy rozmaicie inaczej, ale to nie ma większego znaczenia. Najważniejszą rzeczą, teraz powiem taki morał, ale znieście to, jest to, żeby profesor się nie znudził. Żeby nie oklepł. Żeby go to w dalszym ciągu bawiło. I żeby go bawiło w tym stopniu, po pierwsze, że uprawia działalność naukową, czy musi, czy nie musi, no to bawi. Najprościej to jest to, co w czym on się czuje najlepiej, co wcale nie jest powiedziane, że oczywiście każdy dzień, każda godzina i każda strona napisana, to jest to, co kocham najbardziej. Zaczynam pisać artykuł, to jest to dokładnie taka sama męka, jak studentów, który zaczyna pisać pracę magisterską. To dosyć oczywiste. Natomiast mnie to bawiło od początku do końca i bawi do dnia dzisiejszego. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego mam wokół siebie taką liczną gronę, takie liczne grono ludzi. No właśnie. Wiprzycka i jej uczniowie. Przede wszystkim, kogo by pani profesor zaliczyła, teraz trzeba będzie nazwiskami rzucać, albo do swoich uczniów. Czy można w ogóle mówić o szkole Ewy Wieprzyckiej w Polsce Starożytności? Tak, moi koledzy tak mówią, ja nie wiem. To nie moja rzecz. Ja się zajmuję swoim.
To znaczy, są osoby, które zrobiły pod moim kierownictwem doktorat i w których ja się przeglądam trochę, tak, chociaż uczciwie mówiąc, wśród tych osób przede wszystkim bym wymieniła dwie, jako najważniejsze. To jest Robert Wiśniewski, który robi rzeczy, których ja nie potrafię robić. Się zajmuje hagiografią, świętymi, relikwiami, rozmaitymi rzeczami takimi. Jakbym się przymusiła, to bym mogła, ale to nie jest. Tutaj jest inna rzecz. I Janiszewski, który robi inne, jako zgoła rzeczy, ale ciągle to jest historia mentalności, wierzeń, wyobrażeń ludzi, rozmaitych rzeczy. I jeden i drugi mają, a jak powiedział ktoś mi, że to jest drzewko z gałęziami, bo oni mają swoich uczniów. Tak więc jest sytuacja, w którym to się odnawia, ale jest wokół mnóstwo ludzi, którzy ze mną pracowali razem, którzy zrobili ze mną doktoraty, albo którzy niekoniecznie, pod których doktoratami ja się nie podpisałam, to nie o to chodzi, ale uczestniczyłam dyskutując, wymyślając tematy i tak dalej. Jaką rolę w nauczaniu i w kształtowaniu, no już nazwijmy to szkołę Wieprzyckiej, bardzo, nawet jeżeli to słowo szkoła pojmiemy bardzo ogólnie jako pewnego rodzaju atmosferę intelektualną, odgrywały seminaria czwartkowe. I czy one zawsze były w czwartek? Bo seminaria czwartkowe funkcjonują w... Tak, no, niestety. Tak to było. Ja prowadziłem... Ja zaczęłam tak, że prowadziłam tak jak wypadało z mojego przygotowania i stanowiska, prowadziłam seminaria magisterskie, czy powiedzmy seminaria, na które chodzili ludzie niekoniecznie. Ja od początku stałam na stanowisku, że ze względu na moje zainteresowania historią Kościoła, ja powinnam zarówno wykłady, jak i ćwiczenia mieć tak sprofilowane, żeby one się nadawały dla ludzi, którym będzie potrzebna pewna wiedza, a którzy nie będą się w tym specjalizowali. Bardzo długo nie potrafiłam wymyślić dobrego do tego celu modelu, ale model się stworzył sam. I kiedy ludzie zaczęli chodzić. I niestety czwartek był bardzo dobrym terminem. Ja przez 3 lata kolejne zaczynałam od tego, że mówiłam, moi drodzy, wymyślcie sobie termin. Dobrze, ja teraz wyjdę z pokoju. A wy się pokłóćcie i wymyślcie sobie termin. Tak. Wchodziłem i miałem ciągle czwartek. Przestałem w ogóle zadawać takie pytanie, bo oni sobie rezerwowali już ten termin i koniec. Nie jest tak. Poza karierą naukową przyszło pani całkiem sporo stanowisk czysto administracyjnych, by wspomnieć delegowanie, bo to się chyba tak nazywało, w filii uniwersytetu. Sama się delegowałam. Więc jak to wyglądało, pani profesor? Tak, to znaczy funkcjonowała filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Trzeba było tam prowadzić zajęcia. Tak. Tak. I tą dziekanem, dziekanami kolejnymi tej wydziału humanistycznego byli ludzie, którzy byli moimi przyjaciółmi. Tak. I ja w ramach mojej nienawiści do uniwersytetu doszłam do momentu, w którym bardzo źle tolerowałam Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny. W ogóle to wymyśliłam sobie, że pójdę pracować do szkoły, myśląc, że tak, że całe życie zawodowe będę ujmowała klamkę, żeby otworzyć te drzwi. I to mi bardzo przeszkadzało, na samą myśl o tym. I wtedy wymyśliłam sobie szkołę, a po czym zrozumiałam, że jeżeli chcę prowadzić badania naukowe, to koniec. Muszę wrócić na uniwersytet. Przez rok trzymałem, dla mnie to były takie czasy. Etat. Ktoś tam miał ten etat i trzymał go, żebym ja go objęła po powrocie. Tak. Ja przez pewien czas byłem wicedyrektorem
instytutu, przez pewien czas byłam kierownikiem studium zaocznego. To była dopiero przygoda. Ponieważ wymyślono, byłem kierownikiem studium zaocznego w momencie, w którym władza wymyśliła, że wszyscy nauczyciele powinni mieć dyplom uniwersytecki. I zaczęto myśleć, jakby to było. I zorganizowano na skalę zupełnie niesłychaną. Studia zaoczne. W ogóle była mowa o tym, że może przez radio i przez telewizję będziemy to robić, takie inne rzeczy. I wobec tego wymyślono, że to będzie tak, że nauczyciele będą przyjeżdżali latem i zimą w czasie przerw w nauczaniu na jakieś tam spotkania. Bardzo, bardzo nie wiem, jaką ilość ośrodków. Myśmy stali na stanowisku, że to jest absurdalne, że to nie może być tak robione. Wymyśliliśmy taką sytuację, w której nauczyciele przyjeżdżali do nas co miesiąc na 3 dni. I zadaniem kierownika studium zaocznego, poza organizowaniem, poza wszystkim, co się wywiązało, obsadą, pilnowaniem tego interesu, było, żeby utrzymać ten model, żeby nie dać się zmusić do modelu ogólnoministerialnego. I z tego kolejno każdy z nas przeżywał ciężkie chwile. Tak. Przypominam sobie, że wezwano mnie do pani prorektor, która się ciskała. I mówiła, bo ja jestem idiotka. Prawie miałam ochotę powiedzieć, no właśnie. I z tego ja się będę trzymała tego, co ministerstwo. Tak, bo pani do mnie merytorycznie tłumaczyłam, że to nie ma sensu, że biorąc pod uwagę akurat naszą klientelę, że to te comiesięczne nie stanowią takiego wielkiego problemu spotkania i że to jest merytorycznie o wiele lepsze, bo pani do mnie merytorycznie, ja jestem idiotka i ja jestem formalnie, więc tak, myślałam, że mnie wtedy wyrzucą, ale skończyło się na bardzo niedobrej rozmowie w obecności pana, który był przedstawicielem bezpieki na uniwersytet. Wysłano mnie do sekretarza pierwszego, który był mój kolega i który mi wymyślał. Więc powiedziałam mu, że... I wtedy się obroniłam. Powiedziałam, mowy nie ma. Mogę nie mieć racji, ale mowy nie ma, ponieważ to była jakaś taka wiosna, a nauczyciele już się zaangażowali na kolonie. Więc tylko oni nie mogą przyjechać tutaj. To nie może być tak. Nie możemy zmieniać. Tak. Zostałem wymyślony na odpowiedni sposób. No ale jeszcze myślałem sobie, jeszcze następny rok będę kierownikiem tego studium. Tak. Kierownik przede mną został zdjęty właśnie za dyscyplinarnie za to. Za to wszyscy się śmieli, że to był główny cel. Byłam bardzo szczęśliwa z powodu organizowania. I Pan Bóg zrobił mnie nie tylko z odpowiednią dawką umiejętności uczenia, ale z odpowiednią dawką przyjemności z organizowania. Byłam bardzo szczęśliwa organizując, ale potem byłam... Tak źle mi było współpracować z dyrekcją Instytutu ówczesną. Ja wchodziłem do Instytutu i zaczęła mi od razu boleć głowa, że postanowiłem, że ja będę wykładała w następnym roku w Białymstoku. I byłam bardzo szczęśliwa. I długo trwało romans z Białymstokiem? 4 lata. Więcej. 5 lat uczyłem Białymstok. Byłam bardzo szczęśliwa. Sposób trudny do pojedzenia, poziom zajęć był znacznie niższy i nie istniała nie istniał taki przymus, który by wymusił na tych ludziach coś więcej. Nie istniał. I nie istniała taka sztuka, która by do tego doprowadziła, bo to jest sprawa kultury
domowej. Tego, co się wynosi z domu i ze szkoły. I to było mniej niż w Warszawie. To jest ogromna różnica. Ale między tym, co ja uzyskiwałam, tym, co miałam w październiku, a tym, co było w czerwcu, różnica była ogromna. I ja wiedziałam bardzo dobrze, co więcej, że ci ludzie, przechodząc na następne studia, są, następny rok są coraz lepsi i lepsi, lepsi. I żeśmy wypuszczali magistrantów, którzy byli tacy sami. To była tak, to jest ten rodzaj satysfakcji, którą trudno. Ja wymyślałam najrozmaitsze rzeczy, żeby ich uczyć. Na przykład, zaraz opowiem, bo to zabawne. Kupiłam sobie Biblię Gdańską w Towarzystwie Biblijnym i pociąłam ją na kawałki. I każdy dostawał torebkę, nie torebkę, tylko kopertę z wycinkami Biblii. I musiał odnaleźć te wycinki w oryginale. To po to, żeby zmusić ludzi do oglądania Biblii, do czytania Biblii. A robiłam zdjęcia, robiłam kseroksy z wydań monet, żeby nauczyć ludzi monet. Wycinałam na okrągło monetki, wrzucałam do kopert i domagałam się przeczytanie napisu, identyfikacji. Robiłam tego typu zabawy. Tak. Otóż proszę sobie wyobrazić, że nikt nie protestował. Studentom zaocznym rozdawałam produkcje. W ogóle polowałam wszystkie możliwe takie jak gdyby ulotki turystyczne i wszelkie inne, żeby oni odnaleźli mi i powiedzieli, co to jest za rzeźba, co to jest za płaskorzeźba, co tam widać, a co tam jest. I wszyscy się poddawali tym zabiegom bez mrugnięcia okiem. A to się wiązało z przeprowadzką do Białegostoku? Ja w Białymstoku był dom taki dla przyjeżdżającej i ja mogłam tam nocować. A kiedy przymuszono mnie do objęcia stanowiska w Białymstoku, to siedziałam tam dzień, dwa, trzy, w zależności od tego, co trzeba było. Przestałam mieć zajęcia w Instytucie Historycznym. Bardzo intensywnie w tych latach, tak jak tak napisałam w Ademeku. No właśnie. Pani profesor, po powrocie do Warszawy, w którym momencie nastąpiło przejście z Instytutu Historycznego do Instytutu Archeologii? I dlaczego, jeżeli się można spytać? No, dlaczego to proste? Dlatego, że w nowych warunkach, że ja nie tolerowałam sposobu kierowania Instytutem Historycznym przez dyrekcję Instytutu Historycznego. Kiedyś jeden z moich kolegów, który potem został dyrektorem, bardzo dobrym dyrektorem był, powiedział mi, no takie są czasy, musimy. Powiedziałam, nie, takie są czasy. Te czasy zależą od nas. Musimy się przeciwko temu, co się dzieje, bronić. Ze wszystkimi kłopotami, jakie wynikały, przyjemnościami i kłopotami, jakie wynikały. Ja byłem kierownikiem zakładu. Kiedy profesor Mierzuńska odeszła na emeryturę, ja nie chciałam zostać kierownikiem zakładu. Przez pewien czas był Lengauer, po czym Lengauer zrezygnował z tego i wtedy ja objęłam kierownictwo zakładu jako osoba, która musi. Prowadziłam zakład. Tak jak najlepiej potrafiłam i jak pamiętam, jak ona to robiła, powielając jej wnioski. I wykłócałam się z dyrekcją w sposób no trudny do opowiedzenia. O każdy urlop, o każde stypendium dla... Tak w tym momencie mój dyrektor powiedział, że asystenci to powinni wyjeżdżać tylko w okresie przerwy wakacyjnej, w okresie przerwy zimowej. A tymczasem asystenci wyjeżdżali, dostawali pieniądze na wyjazd na miesiąc tu, na miesiąc tam. Więc ja jak lwica
rzucałam się i broniłam tego, tamtego, owego. I kiedy na myśl o tym, że ja do końca swojej zawodowej działalności będę urządzała takie dzikie sceny, których ja się głęboko wstydziłam, to się załamałam i pomyślałam, że ja przejdę do zakładu papirologii, do Instytutu Archeologii. Ze strachem w sercu, potwornym, przez kilka miesięcy myślałam z przerażeniem o tym, bo myślałam, że tracę dydaktykę, którą miałam w Instytucie Historycznym bardzo. Bardzo, i której tylko część zachowałam później, bardzo mało. Ale zdobyłam dydaktykę u archeologów bardzo dobrze, nic nie straciłam z tego powodu. Moje seminarium było równie interesujące na archeologii, jak było w Instytucie. I wtedy przejął. Ja mogłam to zrobić, ten zabieg, bo w międzyczasie wrócił do Warszawy Lengauer. I Lengauer mógł przejąć kierownictwo zakładu. Spokojnie, ja mogłam przestać się wykłócać. Tak, to był moment, w którym mój zakład urósł, puchu, ja co roku dostawałam nowe etaty. Ja nie chcę powiedzieć, że płakałam, tego nie potrafię, ale potrafię się wykłócać, jak przegubka na karku. Tak, mimo wszystko to nie jest to, co ja lubię najbardziej. Więc bardzo, bardzo to szczęśliwie. Ja też musiałam trochę zmienić profil, sposób wykładania, profil tego, co... Ale ja wjeżdżałam co roku na wykopaliska. Ja wtedy czułam się związana z tym środowiskiem, no, tysiącem więzów. Ja jemu służyłam przy różnych pomocach. A jak wyglądały stosunki w zakładzie papierologii? Tam wówczas była profesor Świdorkówna kierownikiem? Nie, w momencie, w którym ja zostałam... to ona już nie była, to już to było inaczej, ale generalnie ja byłam członkiem tego środowiska zawsze, od momentu, w którym dostałam klucz do drzwi, tak żeby móc pracować o dowolnej godzinie i w którym zaczęłam z nim pracować i nigdy z nim tego związku nie straciłam całkowicie. Mniej lub bardziej. Przypominam sobie, że wymyśliłam to w czasie pobytu na wykopaliskach w Neklun. Myślałam, że może coś takiego zrobię. Przyszło mi to do głowy. Kiedy przyjechaliśmy na koniec do Kairu, to zaprosiłam na obiad do restauracji niedalekiej Adama Wajtara, wielkiego epigrafika. I powiedziałam: Adamie, a co ty na to, że ja się przeniosę? Byłam już wówczas z profesorem zwyczajnym. A profesor zwyczajny to jest taka święta krowa, która ma własny etat. To znaczy, ja wiedziałam, że z punktu widzenia formalnego się nie muszę nikomu kłaniać. Ja przechodzę ze swoim etatem, jaki ja mam. Czy chcę, czy nie chcę. Poszłam do dziekana wcześniej i powiedziałam, że chcę przejść. Tak. I on mówił: no, to skąd tylko nie wychodź z wydziału, bo wtedy... Że tak, traci się stanowisko profesorskie, jasne. No, Andrzej Gorlicki wówczas, tak, powiedział: nie przejdę do zakładu. Ktoś na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Archeologii powiedział: ale żeby ona nie pełniła żadnych funkcji. Nigdy nie spróbowałam się dowiedzieć, kto też komuś to przyszło do głowy. A co najważniejsze, ja nie miałam tego zamiaru. Ja naprawdę byłam bardzo szczęśliwa. Miałam swoją niszę naukową, teraz zyskiwałam swoją niszę dydaktyczną. Nic od świata innego. I w papierologii było mi bardzo dobrze. I uważam to za jeden z mądrzejszych pomysłów, na jaki wpadłam. Już zmierzając ku końcowi, pani profesor, jaką rolę odgrywały w pani pracy kontakty międzynarodowe? Jakie wyjazdy, zwłaszcza te konferencyjne i kongresowe, pamięta pani najlepiej z jakichś powodów? Tak, po pierwsze pamiętam moje pobyty długie. To jest rzecz oczywista, które
umożliwiają mi chodzenie na wykłady, na seminaria i dosta rzeczy się nauczyłem. Egipt to osobna sprawa, tak dużo o nich mówiłem. Z innych to, co było decydujące dla mnie, to zabawnie. Mianowicie jest wśród instytutów papieskich, jest taki instytut patrologiczny, który się nazywa Augustynianum. I mieści się tuż obok świętego Piotra. Się stoi przed świętym Piotrem na prawo od niego. Są budynki. Jest kolumna, za tą kolumnadą są budynki, się widzi na dach tego budynku, to widzi się dobrze kolumnę. Otóż moja koleżanka, ten Instytut Patrologiczny w tych czasach organizował szkoły letnie dla doktorantów. Była zorganizowana szkoła letnia dla chrześcijaństwa egipskiego. Tak, i moja koleżanka złamała nogę, dlatego miała pojechać. Z tego wezwano mnie. Dobrze. A przepraszam, w którym roku jesteśmy? Tak mniej więcej? Ba, to będzie... Zastanawiam się, co to może być. To musi być 84, coś takiego, 86, nie, później troszkę, 86, 87. Ja przyjechałam do Rzymu, znam przyjęta z honorami, wieczorem z tortem, niedojedzonym z kolacji. Tak, i przyszłam prowadzić zajęcia. I zrobiłam coś zupełnie strasznego. Mianowicie, zostałam na następnych zajęciach. Powiedziałam, że jestem ogromnie ciekawa tego, co moi koledzy mają, bo to jest jednak szkoła dla doktorantów do powiedzenia. Tak. I stworzyłam obyczaj. Ci następni już też siedzieli. To trochę zmieniło charakter spotkań. Byłam tam przez miesiąc. Przez ten miesiąc, z tego miesiąca, tutaj ja mam książkę, po tym miesiącu, ja się zapytałam, czy oni by nie wydrukowali mi artykułów. To jest zbiór artykułów, to nie jest książka, to jest zbiór artykułów. Ile pani profesor zna języków? Trochę. Nie tak wiele. Nie znam angielskiego i to jest moje wielkie nieszczęście. I to jest dowód tego, że należę do poprzedniej generacji. W generacji obecnie dojrzałej, mówię, nie mam tego rodzaju sytuacji, ale ja znam czynnie bardzo dobrze włoski i francuski. Mówiłam kiedyś bardzo dobrze po niemiecku, w latach, w których jeździłam do muzeum, w Bodę muzeum, żeby tam czytać papirusy, nawet opowiadałam dowcipy po niemiecku. Dzisiaj bym już się oczywiście nie ośmieliła tego zrobić. Tak, a poza tym grecki, łacina, koptyjski, trochę za mało, wolałabym więcej niż. Mamy też takie pytanie, które zadajemy, ale to jest pytanie, tutaj widzę, całkowicie niestosowne, bo czy w pani słowniku funkcjonuje takie słowo jak emerytura? Chyba nie. Funkcjonuje. Tak? Funkcjonuje i funkcjonuje bardzo boleśnie. Mianowicie, niech pan weźmie pod uwagę, że Pan Bóg dosypał do moich genów ogromnej dozy takiego krytycyzmu, który się objawiał w rozmaity sposób. Czasami tak, że ludzie się bali tego, co ja napiszę w czyjejś recenzji. Tak. Otóż ja się przyglądałam światu akademickiemu naokoło siebie. Byłem jego produktem. Tkwiłam w nim bardzo głęboko. I ja widziałam, czego nie należy robić. Ja widziałam, że ja powinnam... Że emerytura dla mnie oznacza, że się powinnam powoli, ale w sposób bardzo energiczny, wysuwać wszystkiego, co robiłam. Wyszłam z mówiąc wieki, przestałam się zajmować studiami i tak dalej. Odmawiałam, w tym okresie bardzo niechętnie godziłam. Początkowo jeszcze się godziłam na doktoraty, ale potem już nie, absolutnie nie na prace magisterskie. I to było bardzo bolesne.
I to było bardzo słuszne. Tak trzeba. Ale... Tak trzeba. To znaczy, zostało dla mnie to najważniejsze, to znaczy praca naukowa. No, no właśnie. Praca naukowa, tak. Tak. Natomiast biorąc pod uwagę to, że ja znajdowałam bardzo wiele satysfakcji w rozmaitych takich rzeczach, na przykład w czymś takim jak uczestniczenie w rozmaitych komisjach. W pewnym momencie znałam bardzo dobrze całą Polskę, chociaż twarz niekoniecznie oglądałam, ponieważ siedziałam w ministerstwie i oglądałam, byłam uczestnikiem komisji dającej granty, oceniającej granty na tym poziomie, na innym poziomie. I sprawiało mi to satysfakcję, naprawdę. Nie dlatego, żebym to dawało mi poczucie mocy, żadnej jej nie miałam, ale pewnej wiedzy, orientacji, pomysłów tego, co może być. Tak przez pewien czas Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przywoziła mi samochodem dosie ludzi, których oceniałam, tak leżały tutaj stosem książki. Dzisiaj oni mi przysyłają mailem tego rodzaju rzeczy. W każdym razie wszystko to mnie ogromnie była okazja do tego, żeby otworzyć inne okno i spojrzeć się przez to inne okno. Otóż twarda decyzja, że tam, gdzie chodzi o moją inicjatywę, nie. Najboleśniejsze było wyjście z redakcji The Journal of Juristic Papyrology. Mój kolega, który jest teraz redaktorem, Tomasz Derta, ciężko ze mną wojował. Ja powiedziałem mu, mowy nie ma. Mowy nie ma. To, że ja... On mówił, my będziemy prowadzili, a ty będziesz. Ja mówię, nic z tego. Nic z tego. Już sam fakt, że jestem, będzie determinował w jakimś stopniu. Koniec. Wy jesteście, nie jesteście małymi dziećmi. Ale proszę mi wierzyć, że to, że przejście na emeryturę dla kogoś kochającego działalność, nie tylko pracę naukową, no i jednak nauczycielską. Było bolesnym przeżyciem. Chociaż ja jestem bardzo zadowolona ze sposobu, w jakim świadomie ten proces przeprowadziłam i tego, że nie... tak. I potrafiłam uzyskać to, że nie, w żadnym momencie nie czułam się rozgoryczona. No to dużo. To bardzo dużo. Pani profesor, czy... Poza historią starożytną, poza historią kościoła w późnoantycznym Egipcie, ma pani jakieś zainteresowanie hobbystyczne, takie niezwiązane z tym? Nie. Żadnego chodzenia na ryby, żadnej filatelistyki. Plakaty, tak, ale po prostu dlatego, żeby w domu było kolorowo. I odczuwałam potrzebę tego, nic z tego. Jestem monotematyczna. I dwa ostatnie pytania. Co według pani profesor zadecydowało o wyjątkowości pani warsztatu naukowego? Bo że on jest wyjątkowy, to mamy na wszelakich papierach. Fundacja na Rzecz Nauki, Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest tego także koronnym dowodem. I jaką radę by pani przekazała adeptom historii starożytnej, tym, którzy dopiero wchodzą, rozpoczynają tą wielką przygodę z tak fascynującą epoką, jaką jest antyk? To znaczy, tkwienie w tym tak długo jak człowieka, to bawi. To oczywiste. To jest pierwsze pytanie, czy pana, zadawane zresztą wielokrotnie przeze mnie, czy czuje pan, że to pana, że grzebanie w tym, szukanie i tak dalej, to pana bawi, panią bawi, czy też nie, bo to jest rzecz decydująca i... Przepraszam, to wszystko razem brzmi okropnie jak stara ciotka. Decyzje i powiedzmy, jeżeli nie, gotowość. Kilka razy zamknęłam za sobą drzwi, porządnie. Nawet, co uczciwie mówiąc, trzasnęłam nimi. Za każdym razem byłam zresztą zadowolona z tego, że zdecydowałam się na trzaśnięcie, ale decydowałam się na nie. Koniec i kropka, nie tkwiłam w czymś. To było dla mnie zupełnie oczywiste, że tkwić się nie powinnam. Wyjątkowość. Ja sama siebie
same się zastanawiam nad tym czasami, bardzo króciutko, ale czasami potrafię na ten temat pomyśleć. Tak. Zresztą starałam się panu przy tym odpowiedzieć. Znaczy, mam świadomość, że jest wiele przypadków. Tak. Dochodziłam do dojrzałości zawodowej w momencie, w którym znalezienie etatu nie stanowiło problemu. Przypadek. Tak, moja szefowa wybrała za mnie bardzo dobrze. Przymusiła mnie. Ja się na to zgodziłam. Po czym ja sobie sama świadomie zbudowałam w tym, no tak jak to nazwałam, niszą. I ta nisza zapewniła mi trwanie, jak gdyby miejsce w świecie. To jest rzecz oczywista. Ale jednocześnie dydaktyka wymuszała na mnie, jestem bardzo szczęśliwa, z powodu tego, że musiałam wykładać historię starożytnej porządnie, tak rok za rokiem, prowadzić ćwiczenia. To wymuszało na mnie zdobycie szerokiej wiedzy, szerokiej kultury historycznej w zakresie starożytności. Nie specjalizowanie się na jednym niewielkim odcinku. To jest moja... Wynikało trochę z zawodu, ale jak gdyby to wyzwanie podejmowałam z wielką radością. I dobry wykład to było to, co było wielkim szczęściem. A zły wykład, co ja byłam niezadowolona, był nieszczęściem. Prawdziwym powodem do martwienia się przez tydzień. Może właśnie owa historia, to znaczy wybór. Wszystko jedno, części nie mój, ale wybór słuszny, naukowy, wybór ściśle. To dosyć oczywiste. Tylko tyle. I tak. Na kolokwium habilitacyjnym Neringa zabawiłam całą radę wydziału, ponieważ kiedy Nering zdawał na koniec zdawał kolokwium habilitacyjne i potem żeśmy dyskutowali. Tak wtedy powiedziałam jemu, że moim zdaniem największą rzeczą, jak mówią Nering, nie wiem, czy pan zna Neringa. Tak, uczył mnie łaciny. Tak. Jest pasja. To, że on się, jego bawi to, co po prostu to, co robi. I powiedziałam panu profesorom, patrząc im w oczy, mam wrażenie, że do samej emerytury się nie znudzi. Uczeniem innym, oni na to ryknęli radosnym śmiechem i nie obrazili się na mnie. Pani profesor, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.